Muszę się zagrzać, kurwa, jestem cały zmarznięty. Ja już tam nie chciałem stawać w tym lesie, bo nie wiem czemu mnie tak przywiało, ja pierdzielę. Kuźwa. No przecież to ja chciałem stanąć w tym lesie, na jakimś łuku. A ty nie chciałeś, bo mówisz, że ci zimno, że jedziemy, no to mówię, jedziemy. Jedziemy. Ale wracało się lepiej niż się jechało w tamtą stronę. No, no. Szału nie robią, ale wiesz, na początek. Dobre. Szału nie robi. Nie. Szału te łuki nie robią. A mi się to przydało, bo przynajmniej wiesz, sobie poćwiczyłem. No, ale powiem ci, że się wracało lepiej. Wracało się lepiej. Lepiej, się no. A widziałeś te kamyszki wysypane na ten? Najgorzej. No. Ale nie na każdym, ale na dwóch albo trzech. No, były. I najgorzej w takim momencie najgorzej jest zahamować, nie? Bo jak zahamujesz na tych kamieniach, to już po tobie. No. Delikatnie tam jeszcze może coś tam, delikatnie, tylnym coś. Delikatnie, coś, ale naprawdę jak przód, to już koniec. Coś jak jechałem, to coś słyszałem, coś mi zaczęło pukać, ale nie wiem, czy to mi, czy to komuś. Gdzieś z tyłu, coś. Co? Coś taki puk usłyszałem, nie? Ale nie wiem, czy może kamień mi wleciał w błotnik, wiesz? I może dlatego. Możliwe. No. Powiedz mi, czy warto kupić R1 z 2001 roku, Kacper. Powiedz mi to. Warto. Warto? Warto. Ile przebiegu masz na niej? 56 tysięcy już. To kurde... Nie, 55 chyba. 55 tysięcy. Cały czas. No zaraz, no chodź, zobaczymy, chodźcie widzowie. Zaraz zobaczymy ile. 40 km tylko od nowości. Kurde, to nówka jest! Panie! 40 km od nówki. Nie no, 180. 180. Nie dobra, tak serio? 57. 7, no, 57,5. Czyli w weekend w majówkę pojeździsz i będzie 58. No i zobacz, taki przebieg. Pani Galę sprzedawałem z przebiegiem 12 tysięcy. No, a tu widzisz, taki przebieg i lata. No, tą kupiłem z przebiegiem, nie wiem, 5 tysięcy. Okazja była od Niemca. Coś robiłeś przy niej przez 2 lata? Olej, filtry. No i co w sumie? Podstawowe rzeczy, tylko serwisowe. Aha! I w sumie, już nie powiem przez kogo, ale pewna osoba mi wymieniała. Wymieniała mi sprzęgło. Tak. I spaprała troszeczkę. Tutaj, w Wrocławiu. No i musiałem dać do gniewkowa niestety. Na szczęście udało się odzyskać tutaj, odrestaurować. Sprzęgło. Tak, no bo generalnie powiem ci tak, że no jedna śruba w ogóle nie była włożona. Aha. A o drugą łańcuszek tarł. O ja. Także no to... generalnie... Lip nie zrobione po prostu. No. Słuchaj, a ten wydech, żeby ci założyli, nie? To musieli ciąć tam rurę od... czy miałeś takie połączenie akurat, że tylko ściągli tą rurę z kolankiem, czy musieli ciąć? To jest ucięte i pospawane. A, czyli specjalnie przerobione. No bo praktycznie masz tak samo jak i ja. Nie? Też masz tak. I teraz masz tu ucięte pewnie gdzieś? Nie? Tobie się kolektory kończą tutaj, w tym miejscu. Tu, to tobie pewnie jeszcze tam się kończyły. To tu kolektory. Aha. I tak. I co? I oprócz tego jest jeszcze ten...
przejściówkę włożoną, nie? No, to ja bym... 51 bodajże na... 56 mm na 51. Mhm. Czyli ja już bym nie mógł takiego wydechu mieć. Jak nie mógłbyś? Polak mógłbym? Potrafi. Wiedziałem, że coś mi się urwało. Haha, wiedziałem. To teraz mam tak. Miałeś? Już wiem. A jak miałeś? Tak miałem. No. I miałem tutaj trytkę, nie? Taką, wiesz, włożoną, bolec. No. Żeby tak było, nie? A teraz będę miał tak. O. Tak może być, nie? Tak. Zaraz zapytasz policjantów. Tak tablica ma być. Panu? Jakby ktoś się pytał, tak, bo jest dobrze. Zawsze tutaj weźmie sobie na nogę lusterko, podłoży i będzie widział. O. Fajnie jeszcze przycisk, nie? Przycisk. A to mieli chłopaki takie, wiesz? Wiem, znajomy też miał. Ale to wojenny, to dawno temu pamiętam, że ktoś tam mi opowiadał o takim czymś, że takie coś ma. Ale mamy równo, patrz, ty masz czaszę pękniętą tu, ja mam pękniętą tam. Tak jest. Ciekawe, czy się plastiki do niej dostanie. Ale powiedz, można dużo kasy włożyć w takiego ścigacza, jakby się chciało? Gdzieś plastiki pewnie gdzieś na eBayu byś dostał, nie? W Polsce to raczej ciężko. A powiedz mi, dużo idzie włożyć w takiego ścigacza, Kacper? No. Co byś nie chciał, nie? Wszystko, można sety wymieniać, nie? No tak, no zawieszenia można wymieniać. Każdą śrubkę, jak chcesz, to sobie możesz wymienić. Każdą śrubkę możesz wymienić. I to wtedy, patrz, tarcze jakieś lepsze, nie? Znaczy ja tutaj mówię, oprócz rzeczy serwisowych i tego sprzęgła... Ale wiesz co, ci powiem, przyznam ci się. Ja miałem takie same kierunkowskazy jak ty w R1-ce tutaj w Fireblade. Zobacz, mam nawet taki otwór i dosłownie to są takie same kierunkowskazy. Identyko. Możliwe. Niemożliwe, na pewno, 100%. Są takie same. Takie same. Takie same otwory. Jakbyś to ściągnął, to byś miał taki sam otwór jak i ja. Widzisz, jak Japońcy, jak wzorują się na sobie? No. Klameczki widzę też, eleganckie. No, klameczki sam zmieniłem, zmieniłem manetki. I wydech, nie? No, no i oczywiście... Kilka dupreli tutaj. No muszę je zobaczyć, ale to półka cała, nie? Też? Tak. Bryloczek oczywiście RR Moto. No, kurwa. Też taki mam. Naprawdę, bez kitu mam. Ale wlepy nie masz RR Moto. Nie, wlepy nie. Yamaha R1. No to dzięki, Kasper, że mi pokazałeś tą fajną, słynną R1. Ona by nie się przewijała teraz wszędzie. Gdzie nas?
podam. Następnym razem. Następnym razem to nas podam. Dobrze. Dzięki za dzisiaj. A twój to jeszcze śmieci z tyłu. Aha. Ognie bengalskie.